Hejka wszystkim, witam serdecznie moich wszystkich fanów. Z tego co wiecie, istnieją w Teamsach takie kody. Ja ogólnie mam problem, bo te kody, no spróbujemy sobie dzisiaj te kody zrobić, no bo coś mi po prostu nie działa. Synchronizacja danych. Nie, dzięki. Może potem założę poza odcinkiem konto. Może to sobie schowamy. Malcolm Games cieszy się, że jesteś. To bardzo fajnie. Ciekawe, co to jest, to zagraj scenariusz. W ogóle nie wiem, o co w tym tu chodzi. Kolekcje. Dobra, po prostu może grajmy. Dzisiaj pokażę wam coś oburzającego. W sensie, ostatnio mi te kody działały, w sensie nie działały, ale może teraz będą mi działać. Pokażę wam coś. Centrum pomocy. Obejrzyj lekcję. Klikamy sobie na kody. I tu jest tak. Wciśnij LB, RB, LB, RB, RT i LT jednocześnie. Następnie wpisz kod w konsoli, wybrany kod i naciśnij trzy kreski, aby go aktywować. I teraz tu mamy trzy kody. I może sobie je przetestujemy. No. Tylko ten. Ja sobie zrobię telefonem zdjęcie. Żebym wiedziała. Żebym sobie zapamiętała. Dobra. Okej, zrobiłam sobie zdjęcie. I teraz piszemy sobie. My. O. Ty. Hy. R. L. O, D, E. I jak widzieliście, to jest jakby taka prawdziwa, to jest prawdziwa hasło z tego, więc to pięknie działa. No i teraz co? No kliknę. K, A, H, I, N, G. No i co? I nic się tutaj nie dzieje. Nie działają te kody, więc jestem naprawdę bardzo zawiedziona tym Simsy. Bardzo zawiedziona, że te kody po prostu nie działają. Dobra, obydwoje musicie siusiu, więc... Ty też może lepiej iść siusiu, wiesz? Dawno w te Simsy nie grałam, w sensie kilka dni już. Dzisiaj nie macie do pracy. No, ta willa jest ładna. Ja tylko, że szkoda, że mam tak mało kasy. Myślałam, że te kody mi coś pomożą. Usuń kolor światła. Ostatnio w Simsach się trochę mało dzieje. O Boże, no bo oni jutro mają do pracy. Jutro, tak, mają oboje, a
Wtedy ma tylko Anna. Potem obydwoje, obydwoje, potem tylko Anna, potem... O. No to słabo, słabiutko powiem wam. Malcolm, gdzie ty idziesz? Ogrzać się przy kominku, tak? Dobra, przyspieszymy sobie to. Może idźcie już wszyscy spać. Znudzone jecu. Dobra. Anna ma 17, a Malcolm ma na 11, więc ty, Malcolm, na razie o ciebie zadbamy. Kto to? Zachowuj się w podle? Zachowuj się w podle? Od czego są przyjaciele, jeśli nie od przeprowadzenia do niego? Oho. Musimy go o imieniu Oli. A to był twój strój na ślub? Tylko, że postanowiłaś wziąć sobie ślub wcześniej. Dobra. Czemu wy się budzicie przed 6? Anna, stój! Stój, Anna! Gdzie ty idziesz? Grilluj! Posz! Anna! A, no fakt, ona jest głodna. Ale to nie znaczy, że będziecie jeść całymi dniami z grilla coś. Tu mamy nawet porządek. Ładnie tu jest nawet. Co? Śmierć jest nieunikniona. Malcolm ma tego świadomość. Spodziewał się jednak, że tak szybko zacznie o tym myśleć. Przecież jest jeszcze tyle do zrobienia, jak Malcolm ma to wszystko ogarnąć. Jeśli śmierć czai się tuż za rogiem, czy bezpiecznie będzie ukrywa... Obawa przed śmiercią. Malcolm będzie unikał ryzykownych zachowań, będzie za bardzo obawiać się interakcji z mrocznym kosiarzem. No dobra. Ale naprawiłeś ten głośnik. W ogóle słyszałam o takim triku. Poczekajcie. Że jak powiesimy gdzieś sobie taki obraz jeden na parceli, to zacznie krążyć klaun w tej parceli. Nie wiem, może tu przewiesimy to. A tu powiesimy ten obraz. Obraz. Nie no dobra, inaczej musimy chyba poszukać. Dobra, inaczej. Tyryagiczny. Chyba tak to się nazywał. No, tragiczny klaun.
Bo jestem tylko ciekawa, czy on zacznie tu krążyć. O Boże, jestem taka spukana. Dobra, może posprzedawajmy te obrazki. Bo naprawdę, one mi nie są prawie że do niczego potrzebne. Nie są mi prawie do niczego potrzebne. Więc może je po prostu posprzedawajmy. Nie sprzedam całego domu. Sprzedam tylko obrazek. Czy na górze są jeszcze jakieś obrazki? Tu coś jest. Ale to jest jakiś taki słaby plakat. No dobra. Anna, ty jesteś głodna, a ty masz zaspokojone wszystko. No. Kontynuuj Elotte. Anna. Gotuj. Ty też jesteś już głodny? Slow brief, soy brief, beanie, Floy Masharnu? Zezwól. Zezwól. Tu jest. Zezwól. 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 Dobra. Baw się w wodzie. Co ty zrobił? Czego ty się przestraszyłaś? Boże. Widzę przerażenia. Malcolm dowiaduje się czegoś nowego. Lęk jest czymś zupełnie nowym. Ale czemu jesteś przestraszony? Może mają trudności w komunikacji z innymi oraz są bardziej narażeni na wypadki. Rozmawiaj przed obawę przed śmiercią? Dobra, no porozmawiamy z Anną o tym, bo to nasza dziewczyna w końcu, ona zrozumie. Nie wiem, gdzie to będzie. Ale gdzie jest ta obawa przed śmiercią? Dobra, jest okej. Okay. Ty możesz iść do hydromasażu. A ty nie miałaś czego zjeść, kochana? No, zawołaj na posiłek i weź sobie porcję. Żadnego hydromasażu, wszyscy muszą zjeść. Co ty zwariowałeś? Co to jest?
Święty. Połóż to tu. Po co to gotowałeś? Zaprośmy sobie. Jakąś Kingę. Ej, skurwi do kamery. Ona tu gdzieś jest. Ej, 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 ej! Kinga! Nie wiem, kim jesteś, ale chodź. On jest bezdomny. Jest. Nie gadajcie, że też Jan tu gdzieś jest. Nie, tego akurat tu nie ma. Może nawet to na przyspieszonym tempie zrobimy. O, akurat zjedzą wszyscy jedzonko. Malcolm, ty musisz iść do pracy, prawda? A gdzie dzieci? Halo, 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 gdzie dzieci? O, poproś. Tak, żeby ten. O, 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 świetnie. Biegną, biegną chyba. Przykro mi, ja nie załapałeś się. Rincano, me. Rinka, Huslek, Jeffinau, Nuloy. Rinka, Dolba. Nie, 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 nie. Żadnych porywających opowieści. Podejdź tutaj. Zablokuj dla wszystkich z wyjątkiem domowników. Nie ma to. No, ty idź sobie do pracy. Malcolm idzie do pracy, bardzo to dobrze. A teraz dzieciaczki. Gdzie wejść? Już chcesz wyjść? Dobra, zawołamy na posiłek, może są głodni. Gdzie ta cała Kinga jest? Aha, co tam stoi? No chodźcie na posiłek. Aha, zjedli już sobie. Fajnie, fajnie, Kinga się nie załapała. Chociaż coś tam jeszcze zostało. Bruno Lumba,
Biba. The Arena. Czemu oni tak dziwnie gadają? Oh, Dag Dag. Yeah. Wanuba, Betsoy, Zawa. Napisz krótki sketch. Ale napisz... A, dobra, piszesz. O Boże! Nie wiedziałam, że tak się da. Dobra, to niech będzie taki zimniejsza biel, coś takiego. Przymierzaj stroje. Wejdź. O kurczę, ona zaraz pracę ma. Za parę godzin. Za 3 godzinki, kochana. Ktoś tam dzwoni. Hej, Malcolm. Myślę, że ja i Patrycja nic powiem. Powinniśmy się zaprzyjaźnić. Myślę, że dobrze było się z nią spotkać. Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć, nie radzę. Według mnie warto spróbować. O Boże, Anka! Le, to ohydne. Kto to w ogóle tam zostawił? Malcolm? A ty lepiej tutaj zawołaj wszystkich na posiłeczek. Nikt tu nie jest głodny, co z tego? Ale tak smakowicie to wygląda, że trzeba zjeść. Zawołaj na posiłek! Kurczę, zaczyna pracę, bo tu jest takie fajne coś. Zbierz cały plon. Tu coś jest też? Nie. A to co? Szukaj żab. Kop? No dobra. To są ciekawe miejsca. O Boże, co to jest? Malcolm? Musisz iść do pracy. Musisz iść do pracy. Ale co to Malcolm już... Nie, jeszcze nie wrócił Malcolm. Wykopuj się z korzeniami. Wykopuj się z korzeniami. A ty, który masz poziom majsterkowania? Raczej nie 10, ale może jakiś taki, nie wiem.
kop. Anna widziała, że tak późne rozpoczęcie występu komediowego to zły pomysł. Widownia robi się trudna do opanowania. Ona szybko traci nad nią kontrolę, może krzyknąć na widzów, aby zwrócić ich uwagę, albo dać sobie spokój i zakończyć występ. Krzyknij na nich! Pogorszenie oceny małe. Ej, to on już to wszystko skończył? Kop tu jeszcze. Może tutaj pozasadzić coś, ale to może Anna lepiej zrobi, bo ja bym chciała, żeby to ona miała ogrodnictwo. Zbierz cały plon. Wygląda na to, że w tej chwili wszystko, co można zebrać. A może by tak, nie wiem, wybrać się gdzieś. To jest, tutaj nie możemy. A ty masz który poziom majsterkowania? Musimy dodać, że lubi majsterkowanie, żeby polubił majsterkowanie. Nikczemny. Lubię majsterkowanie. Ale też będziesz lubił pieczenie. Gatunek muzyki muzyko-romantyczne, co to? Chodzisz tak. Ten styl jest taki nie bardzo męski. Ten aż za bardzo. Ten jest taki w porządku. Deroy Benarla. Mąż. Według mnie nie ma ładnych stroi, słuchajcie. To jest co? Męskie na... To jest twoje na imprezę. Na pewno, nie?
żadnych blizn. Nie, nie, bez niczego. No może jakieś lekkie. Lepiej nie. Tak, tak, lepiej, tak, tak, tak. Nie, 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 to nie będzie tak. Raczej nie. No w sumie jest okej. Nie, no naprawdę. Kąpielówki. No perfekt. To miał być jej styl na ślub, tylko że to jest oficjalne. To jest na imprezę. To jest do pływania i to jest słabiutkie. Chociaż to w sumie jest chyba najlepsze, co tu może być. I może jakieś klapeczki. Nie. Zero klapeczków. Paznokcie u rąk. Dobra, rękawiczki nie, leczyńcy nie. To jest co? Gorąca pogoda. To inaczej, będziesz po prostu mieć bluzeczkę. Coś takiego. To ja nie lubię takich, co wystają.
Dobra, niech już to zostanie. Ale po prostu coś takiego. Nie wiem, wszystko tu jest ładne. No prawie wszystko. No, zostanę już po prostu przy tym. Okej. Gotowe. Czyli on masterkowanie lubi. Ten i temu chce się spać. To ty możesz iść, słuchaj, spać, skoro już potrzebujesz iść spać. W sumie to zrobimy jeszcze jedna rzecz. W sumie no po co nam to? To jest, powiem wam, słabe. Mini pączki tu są. Pojedyncza róża to. O Boże. What is this? Skąd to się tu wzięło? Ej, co to za ławka? Ja nie mogę. To my może sobie jakąś pracownię zrobimy, słuchajcie. Tutaj na przykład. Na dole tu. Tu może dojść także prysznic. O. Nie chcę sprzedawać tych mebli, ale no. Piękna wanna. Najwyżej się będą razem kąpać. No co, w końcu to małżeństwo. Za to takie piękne lustro to ja sobie chętnie zachowam. Na przykład tu. O, perfekt. No. Chyba mamy już tutaj dosyć kibelków, ale no. Ej, jak pan teraz nie wie, wejdź do tego. To inaczej.
Tu jest weranda. To tak, tu jest jeden prysznic. Tak mi będzie znacznie łatwiej. Taki fajny pomysł, że tu może być umywaleczka. Albo tu są jakieś ręczniczki. To te ręczniczki to mogą być tutaj, no bo nam po co nam takie jakieś ręczniczki. Zresztą tylko dwa się przydadzą. Więc w sumie możemy tam wziąć tak, tą tak i teraz tu, gdzie jest ten prysznic, to wstawić. O, świetnie, perfekt. Mamy tutaj super pracownię. To sobie skopiujemy tak. Takie piękne zasłoniki, których nawet nie potrzebujemy. O, nawet dostaję za to kaskę, fajnie. Tu jest praktycznie co? Aha, taki po prostu hol. No, fajnie. Teraz podłoga. Pomalujemy sobie ładnie podłogę. Czy to jest to samo co to? Nie, to jest inna. To jest tak, na górze będzie miejsce do, nie wiem,
pisania, grania razem, czy coś takiego. A tu będzie pracownia. Musimy wziąć najzwyklejsze w świecie biurka. Pięknie. Teraz wyposażenie rodziny nam załatwi wszystko. Nawet biurko jeszcze mieliśmy. Nie wiem. To sobie po prostu sprzedamy. To w sumie nam niepotrzebne. Za 100 takie coś? A to się w sumie przyda, bo dwa kosze to się przyda. Aha. Teraz tak, to sobie sprzedamy. O Boże, za 1 złotówkę. To tutaj położymy. Bo to jej. Było kiedyś, to było jej właśnie. O! Ha! Co my tu jeszcze mamy w tym wyposażeniu rodziny? To tu może postawimy. To w sumie można zjeść, a resztę trzeba wyrzucić.
Coś tu jeszcze mamy? Takie krzesło, jeszcze jedno. Pięknie. A to... Żartuję, to też sprzedamy. No i co? Życie! Ty co tutaj chcesz robić? Śpi, no czekaj jeszcze. Jutro dzieci was wypuścimy. Ej, ja to wyrzuciłam, czy? Nie, nie wyrzuciłam tego. A tego wyrzucić nie mogę, to trzeba sprzątnąć. Sprzątnij to. Co ty tutaj chcesz? Przebywaj w miejscu ładnie ozdobionym. Znajdź sobie wroga. Dobra. Zawołaj na posiłek. I... tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nie wyjdziecie stąd prędko, wiecie? Boże, kurkany. Dobra, na szybkim wszystko przewiniemy. Jej się chce tylko dzisiaj spać. No. Ten teraz jest jeszcze głodny. To czekaj. Czekaj nasz Malcolmie. Wypij sobie mleko. Ty to co, mała? Jesteś tu uwięziona? Będę was utrzymać, póki się nie zaczniecie bawić. Przewiniemy na szybkim. Boże. Ty dzisiaj pracujesz, Anna? Dzisiaj tylko ty, więc w sobotę to on nie idzie do pracy, to on tam zajmie się innymi rzeczami. O Boże, Anna, będziesz nie swoja? Nie, fliciarska. Co ty idziesz pływać? Ony na tobie się chce, siusiu. Idź, ony na, idź, zjedz to sobie na szybko. Weź sobie, nie wiem, tu posprzątamy. I weź sobie chips, groszek. Szybko, Anna, bo tu mi zaraz umrzesz. Czemu ty nie jesteś nie swoja, tylko jesteś szczęśliwa?
ty, skoro masz dzisiaj czas? Tak, sprzątajcie mi tutaj dzieci. Ty możesz sobie zjeść śniadanie. No. Ale na, skoro masz chwilę wolnego, to idź, popływaj sobie. Ale nie w tym basenie, tylko w tym. Pływaj z... Okej. Ty masz na 17 do pracy, więc no spokojnie. Tu możemy zobaczyć. Możemy sobie pożyć. Nie wie pływać. On jest nawet słodki. No wybaczcie na niego, jaki on jest słodki. Chociaż on wyrośnie pewnie na takiego jak Malcolm, więc... oczywiście nie hejtując Malcolma. Kościu, przecież dopiero co jadłeś. To czemu dalej jesteś głodny? Dobra. Możesz sobie... zjeść śniadanie, naleśniki. Ale to teraz. Ciekawe, co to jest to. Kup sklep. Nie wiem. A gdyby tak wynająć dziecko do nauki? Domu. Z Malcolma. Jaki zakup lokalu? Nie, że... Tak. Ale ja chcę dziecko do nauki. Dom. Dobra, chyba adoptujemy dziecko. Hanna, Marcin, Renata, Tomasz. Same brzydkie. Co? Nie. Nie! Nie chcę cię adoptować! Anna? Nie chcę cię adoptować! O Boże, nie mogę zapisać. Dobra, po prostu sobie ją zabijemy. Gdzie ty jesteś, dziecko? Uff.
kto chce przeprowadzić? Aleksander raczej nie. Może... Nie wiem. Mirabella. Ja jednak chyba... Chyba jednak nie chcemy jej. Napraw ty, a ty Mirabella. Musimy ci na początek zmienić włosy, ubiór. Zaplanuj stroja. Boże, twój głos jest taki okropny. Kreatywność. Dobra. Lubisz różowy, czarny, niebieski i biały i purpurowy. Gatunek muzyki. Ale ty masz okropny głos. Boże, ty jesteś gruba. Nie. My się jej pozbędziemy. Ble. Brzydka jest. Fu. Nie, nie, ona jest gruba. Dobra. Nina Chaza Nino. Fuj, nie, ona. Ja żałuję, że ja to zrobiłam. Dobra, ona chyba pływać jeszcze nie umie, więc. Po prostu sobie ją utopmy w basenie. Brzydka jesteś. Dryfuj na plecach, to jest najlepszy. Sposób na utonięcie. Może jak ją przestraszymy? Przestrasz. Yes. Dryfuj na plecach. A Malcolm Games. Więcej opcji. Podłe. Nie. Złośliwe. Kurczę, jak ją oddać?
więcej opcji. Złośliwe psikusy przestrasz. No nie no! Podejdź tutaj. Zablokuj dla zabezpieczenia. No idź tu, smarkulo. Ale fajnie, że już nie wrócisz do domu. Teraz możemy się zachowywać, jakby nigdy nic. Więcej przyjazne powitanie. Może pograjmy sobie. Boże święty, przecież on odchodzi, no. Czemu tu stoisz? Ja się tobą nie przejmę. Wypoleruj do perfekcji. Dobra, słuchajcie, do zobaczenia w następnym odcinku.